Akceptacja to jedna z najważniejszych emocji w naszym życiu. To dzięki niej jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, przebaczyć innym i iść dalej. Jednak akceptacja nie zawsze przychodzi łatwo. Często musimy pokonać wiele przeszkód i zmagać się z własnymi emocjami, zanim będziemy w stanie zaakceptować to, co nas spotkało. Według Davida R. Hawkinsa, amerykańskiego psychiatry i autora książki Power vs. Force, istnieje kilka poziomów świadomości, na których możemy doświadczać akceptacji. Hawkins twierdzi, że każdy z nas znajduje się na innym poziomie świadomości, a nasza zdolność do akceptacji zależy od tego, na jakim poziomie się znajdujemy. Na najniższym poziomie świadomości Hawkins umieszcza emocje takie jak wstyd, poczucie winy i lęk. Na tym poziomie trudno nam jest zaakceptować cokolwiek, ponieważ jesteśmy zdominowani przez negatywne emocje. Często obwiniamy siebie lub innych za to, co nas spotkało i nie jesteśmy w stanie wybaczyć. Na wyższym poziomie świadomości znajdują się emocje takie jak złość i żal. Na tym poziomie jesteśmy już w stanie dostrzec, że to, co nas spotkało, nie jest naszą winą, ale wciąż trudno nam jest zaakceptować sytuację. Często czujemy się pokrzywdzeni i pragniemy zemsty. Na jeszcze wyższym poziomie świadomości pojawia się odwaga. Na tym poziomie jesteśmy już w stanie dostrzec, że to, co nas spotkało, było potrzebne do naszego rozwoju. Zaczynamy dostrzegać pozytywne strony trudnych sytuacji i jesteśmy w stanie zaakceptować je z większą łatwością. Na najwyższym poziomie świadomości znajduje się miłość i pokój. Na tym poziomie akceptacja przychodzi nam z łatwością. Jesteśmy w stanie wybaczyć innym i iść dalej bez żalu. Potrafimy dostrzec, że każda sytuacja jest lekcją, która pomaga nam się rozwijać. Aby osiągnąć wyższe poziomy świadomości i łatwiej akceptować trudne sytuacje, musimy pracować nad sobą. Ważne jest, aby zacząć od zaakceptowania siebie i swoich emocji. Musimy nauczyć się rozpoznawać i akceptować swoje uczucia, zamiast je tłumić. Dopiero wtedy będziemy w stanie zaakceptować to, co nas spotkało i wybaczyć innym. Życie nie zawsze układa się tak, jakbyśmy tego chcieli. Czasami stajemy w obliczu trudnych sytuacji, które mogą nas przytłaczać i sprawiać, że czujemy się bezradni. Jednak to, jak reagujemy na te wyzwania, może mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie i relacje z innymi ludźmi. W tym artykule przyjrzymy się, jak można zaakceptować trudne sytuacje i wybaczyć drugiemu człowiekowi. Zaakceptowanie trudnej sytuacji pierwszym krokiem w radzeniu sobie z trudną sytuacją jest jej zaakceptowanie. To nie oznacza, że musimy się z nią zgadzać lub być zadowoleni z tego, co się wydarzyło. Chodzi raczej o to, aby uznać, że sytuacja miała miejsce i nie możemy jej zmienić. Dopiero wtedy możemy zacząć pracować nad tym, jak sobie z nią poradzić. Jedną z technik, która może pomóc w zaakceptowaniu trudnej sytuacji, jest praktyka uważności, mindfulness. Polega ona na skupieniu się na chwili obecnej i obserwowaniu swoich myśli i uczuć bez oceniania ich. Dzięki temu możemy zauważyć, co dokładnie czujemy i dlaczego, co pozwala nam lepiej zrozumieć siebie i sytuację. Inną metodą jest poszukiwanie pozytywnych aspektów trudnej sytuacji. Może to być trudne, ale czasami nawet najgorsze doświadczenia mogą nas czegoś nauczyć lub sprawić, że staniemy się silniejsi. Szukanie srebrnych linii na horyzoncie może pomóc nam znaleźć nadzieję i motywację do działania. Wybaczenie drugiemu człowiekowi wybaczenie jest kluczowym elementem w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, zwłaszcza jeśli zostały spowodowane przez inną osobę. Trzymanie urazy i złości może być szkodliwe dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, a także utrudniać budowanie zdrowych relacji. Wybaczenie nie oznacza zapomnienia o tym, co się stało, ani usprawiedliwiania czyjegoś zachowania. Chodzi raczej o to, aby uwolnić się od negatywnych emocji i pozwolić sobie na pójście naprzód. Wybaczenie wymaga czasu i pracy nad sobą, ale może przynieść wiele korzyści. Aby wybaczyć drugiemu człowiekowi, warto spróbować zrozumieć jego motywacje i okoliczności, które doprowadziły do trudnej sytuacji. Może to pomóc nam dostrzec sytuację z innej perspektywy i ułatwić proces wybaczenia. Kolejnym krokiem może być wyrażenie swoich uczuć wobec tej osoby, czy to bezpośrednio, czy w formie listu czy dziennika. Wypowiedzenie tego, co czujemy, może być bardzo terapeutyczne i pomóc nam uporać się z emocjami. Zaakceptowanie trudnej sytuacji i wybaczenie drugiemu człowiekowi to proces, który wymaga czasu i pracy nad sobą. Jednak podejmując te kroki, możemy znaleźć spokój i zbudować silniejsze, zdrowsze relacje z innymi ludźmi.
Każda sytuacja, nawet ta najtrudniejsza, może nas czegoś nauczyć i przyczynić się do naszego rozwoju. Pamiętajmy, że akceptacja to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Nie zawsze przychodzi łatwo, ale jest to klucz do szczęścia i spokoju w naszym życiu. Dlatego warto pracować nad swoją świadomością i dążyć do osiągnięcia wyższych poziomów, na których akceptacja stanie się naszą naturalną reakcją na trudne sytuacje.